Amerale, a czego ty tutaj pilnujesz? Czy to są nowe bransoletki na rękę Abratim? Ej, ja doskonale wiem, że zazdrocisz mi tej czapki, więc mogę ci ją tutaj dać. Oj. Wejdź teraz na www.abra.et i zamów własną opaskę na rękę. Te przekozackie bransoletki są na sklepie w kolorze błękitnym i właśnie pomarańczowym. Pierwszy link w opisie. Widzowie, to niesamowite, ale naprawdę w końcu to mamy. 5 legendarnych star dropów dla każdego bez pieniędzy. To jest widok tak piękny, że aż muszę to policzyć. 1, 2, 3, 4, 5. Nigdy czegoś takiego nie widziałem i dzisiaj wszystkie je otworzymy. A teraz wszedłem na konto mojej dziewczyny Juli i popatrzcie, ona też to ma. Ostatnio porównywaliśmy szczęście na mega świni, natomiast teraz porównamy szczęście na legendarnych star dropach. Czy u niej będzie lepiej? Swoją drogą 100 kredytów jeszcze jej odebraliśmy, nie wiem skąd. Czy właśnie myślicie, że lepiej będzie u mnie, kiedy mam więcej puch? Wyjątkowo ciekawe pytanie. Widzowie, zasady są bardzo proste. Gramy w tym momencie z moją dziewczyną Juli i w momencie, gdy wygrywamy gierkę, to odblokowujemy sobie legendarny star drop, dlatego warto obejrzeć to do końca, żeby przekonać się, co dostaniemy. Oczywiście, Juli gra Ems, ja gram sobie tutaj Rufsem. Mamy już 3 kioby i dawaj szybko na dół, bo tutaj są kol... Oj, już tutaj jest Buster. Jest tutaj Edgar, więc tu może być, słuchajcie, naprawdę dość ciężko, ale zobaczymy. Dobra, ja na pewno zrobię nam tutaj kolejne kioby i uważaj, jestem tutaj. Dobra, pomagam z tym Draco. Draco ma 0! Tutaj jeszcze Miko ma 0. Dobra, wskakuję tutaj, dawaj, nice! I mamy dużo kiubów, i chodź teraz tu na górę. Jest. Dawaj. Dorzucimy sobie, o kurde, mamy 9 kiubów, to musi być wygrana gierka. Weź go z drugiej strony, odbijam w niego. Dobra, odbiłem w niego tutaj i te... Oj, uważaj, bo on jednak będzie trudnym przeciwnikiem. On tutaj czeka, aż jego ziomek podejdzie. Patrz, nice! Yeah! To było dobre. Dawaj, dobra, robię tutaj mu zrzut. Ajajaj, i teraz ja sobie wejdę w ten zrzut. Dobra, uciekam, ej, dobra, bo tu jest gryf. Dobra, czekaj. Dobra, tutaj na dół, dobra. Okej, okay, aj. Wiesz co, patrz, zrzucam i wejdź w to teraz. I powinno być wtedy bardzo git. Dobra, uważaj. Ale ty go tutaj orasz, wow! Ale my ich oramy wszystkich, to nie są boty, patrzcie, 15 kiubów. Tu jest Miko, ucieka, chodź, pójdziemy po tego Miko. Dawaj go z drugiej strony. Nice, yes. Co tu się dzieje? Ej, to jest dobra gierka. Robimy, słuchajcie, tutaj zrzucić i oni nie mają szans, żadnych szans. Patrz, jeszcze ty go dobiłaś. Ale 17. Co? 4-0, ty też masz 4-0. No nieźle, widzowie, naprawdę nieźle. I widzowie, mamy tutaj pierwszą nagrodę. Rzadki star drop, ale ej, wyobraźcie sobie, jaka to by była faza, gdybyśmy dzisiaj dostali, poza tymi legendami, prawda, jeszcze legendę tutaj, w tym miejscu na przykład za darmo. Przecież to by było tak absurdalne. Ale chyba bym na to nie liczył. Oczywiście szansa statystycznie jest, natomiast serio, włóżmy to w międzybranie bajki, bo sami widzicie, rzadki plus rzadki. I widzowie, Enedueli Kefake, który wybieramy? Ej, powiedz, który ty byś wybrała? 1, 2, 3, 4 czy 5? A ja trzeci. Trzeci. Okej, to ja chciałem czwarty, więc wydaje mi się, że trzeci może jak najbardziej być. Zobaczmy, słuchajcie. Pierwszy legendarny star drop dzisiaj. Ale uwaga, nie ostatni. I teraz zastanówmy się, czego najbardziej byśmy chcieli, bo kredyty są spoko, monety czy punkty mocy są spoko. Ale przypomnę, my możemy dostać legendarnego zadymiarza Amber, możemy dostać mitycznych zadymiarzy, możemy dostać jakieś hiperdoładowania, gwiezdne moce czy nawet gadżety. I to by mi dało więcej fanu niż kredyty, to powiem, dawaj, szczerze. Otwieraj. Zobaczmy, uwaga, stuknij, aby otworzyć hiperdoładowanie do El Primo. No ładnie, pokaż mi teraz El Primo. No tak, niestety, ale musiałbym w niego władować furgonetkę pieniędzy. No bo sami widzicie, że on ma 7 moc, a potrzebowałby 11. Natomiast to hiperdoładowanie raczej sprawiłoby, że tego gościa nikt nie rozwali. No dobra, widzowie, teraz gorąca strefa, czyli perfekcyjna giereczka pod Ems, w sumie pod Kiełka, którego mamy, no i pod Rufsa także. Zobaczmy, słuchajcie, na ile to odda, albo też nie. Powinienem ulepszyć teraz troszeczkę jeszcze Rufsa, a tego nie zrobiłem, więc troszeczkę szkoda. Robię tutaj od razu, słuchajcie, zrzucik i atakujemy. Aj, ten rzucik, słuchajcie, ich ładnie tutaj wykurzył. Teraz nie atakuj, żeby właśnie pozbierać sobie życia. I teraz lecimy z nimi, i teraz. I tutaj, słuchajcie, wsparcie. Od razu nawalamy. Oj, nie, moje wsparcie zostawiło 796 punktów życia typowi, serio. I nie mogę się moim Rufsem ruszyć, nie wiem czemu.
głowie z tamtym. Ej, to było dziwne, słuchajcie, to było dziwne, ale nie mogłem się kompletnie nim ruszyć. Natomiast tutaj, słuchajcie, robię znowu. Dobra. Tak, bo kiełek robi takie właśnie kwiatuszki, żebyś, no właśnie, nie mogła jakby podejść. To jest taka barykada naturalna. Dobra. Rozwalam go. Przejmujemy to. Ja mam mało życia i zaraz będę się cofał, słuchajcie. Zaraz będę się tutaj cofał, ale jeszcze przeatakujemy. Nice, robię tutaj zrzut i teraz wejdź w to. Dobra, rozwalamy. Mamy dużo procentów, ale trzeba uważać, słuchajcie. Trzeba uważać. Ten kiełek dobrze tutaj nawet dał. Okej, robię kolejny zrzucik. Okej. I ten zrzut znowu, słuchajcie, odstraszył. To jest niesamowite. Dobra, robię kolejny tutaj zrzut i pał. Lol, rozwaliło to. I patrzcie, mamy 85%, 86, 87, 90. Jeszcze Juli, czyli Ciciuś Kot rozwala tutaj typa. Przylagowało chyba nam tutaj Juli, ale spokojnie, słuchajcie, jedziemy i wygrywamy. O jest, przejęliśmy to. Wow, to było, słuchajcie, mega dobre. No patrzcie, 6-2 i gwiazda gry Rufs. Okej, tym samym, słuchajcie, Rufs zasługuje na to, żeby go ulepszyć. I popatrzcie na to, punkty życia 5040, dajemy plus 280, więc w tym momencie on ma już 5300, wiem, że zasłaniam wam kamerką, ale spokojnie, bo w tym momencie, słuchajcie, będziemy musieli kupić mu jeszcze wyposażenie i wypadałoby, słuchajcie, dokupić mu tą ostatnią moc. Natomiast, żeby to zrobić, to trzeba będzie, słuchajcie, już poodbierać takie rzeczy, jak właśnie chociażby monety, prawda? Monety, czy kolejne monety, to jednak wszystko kosztuje. I tak jak punkty mocy mamy, tak słuchajcie, monet, no właśnie, teraz to w sumie też mamy. I pytanie, jaka rzecz z wyposażenia. Ten gadżet jest mega dobry i podoba mi się. Obrażenia byłyby spoko, natomiast chyba regeneracja w wypadku Rufsa, który nie ma zbyt dużo HP, to jest dobry kierunek moim zdaniem. Jak oglądałem poradniki do Rufsa, to raczej ludzie serio wybierali takie rzeczy, czyli tarcze i regenerację. No więc dobrze, widzowie, teraz kolejny star dropik. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 i pada na czwarty star dropik. Zobaczmy, słuchajcie. Kurczę, to jest dla mnie niesamowite, bo ja od początku nagrywania Brawl Stars, a mam ponad 100 filmów, słuchajcie, nie miałem nigdy w odcinku na przykład 3 legend. Na zasadzie, że na jednym koncie, a tutaj, słuchajcie, 5. Więc o czym my mówimy? I teraz pytanie, słuchajcie, co zrobić, aby coś kozackiego wypadło? To jest skin do Barley'a. Klonowy Barley. Ej, on wygląda mega kozacko, taki skin w ogóle był? Że dało się go kupić za błyskotki? Okej, ja Barley'em nie gram, natomiast słuchajcie, trochę tych skinów mamy. I czy ten klonowy, ej, ja go w ogóle nie kojarzę. Serio, wygląda fajnie i aż zagrałbym tym. A mamy go na pierwszej mocy. Widzowie, zbiory klejnotów 5 na 5, ale popatrzcie, wziąłem Barley'a na zerowej mocy, no że na pierwszej mocy, więc ja tutaj nic nie zrobię dla mojego teamu, po prostu nie będę w stanie. Jestem wyjątkowo ciekaw. Tak, jestem wyjątkowo ciekaw, czy w takim razie, słuchajcie, wy ugracie na przykład, no nie, że na przykład ty ugracie. Ty rozwaliłem kogoś! Nice! Będę tutaj rzucał, będę im rzucał w nieskończoność. Ej, jeżeli ja naprawdę nim coś dobrego zrobię, to będzie absurd. To słuchajcie, będzie naprawdę... rozklepali mnie, ty drugiego sobie wziąłem, rozklepałem! Co ty dajesz? Trzeciego rozklepałem! Ej, może ten Barley i tak jest mega OP. Albo ej, ja jestem nim jakiś... kiedyś grałam. Ej, może chyba jestem stworzony do barlejowania. Ej, to by było piękne, słuchajcie. To by było piękne. Dobra, tutaj wrzucam. Nice. I teraz słuchajcie, tak, podejdę troszeczkę bliżej. Oni będą tędy wychodzić. Dobra, wychodzą tędy, więc wrzucam. Rozwalili mnie, szkoda. Rozwaliłem kolejne Barley'a, rozwaliłem, nice. I teraz słuchajcie, rzucamy coś takiego potężnego, słuchajcie, potężniackiego tutaj wrzucamy. Oni którędy idą, oni lecą, słuchajcie, tędy. Dobra, czekaj, więc wrzucam tutaj. On się tutaj rozwali. Nice! Rozwaliłaś go. Ja tutaj wrzucam też ulta i tutaj jeszcze dorzucam. Nice! Odliczanie! Uciekajcie, bo jest odliczanie. Nie ma co, na odliczaniu nie ma co. Dobra, wrzucam, żebyście mieli tutaj lipę. Nice! Dobra, tutaj wrzucam. To jest czysterek? To jest chyba czysterek. Dobra. O, wzięłam. Mamy go, dobra. Mamy go. Gość tutaj ma 0, ale żyjemy. Nice! Ej, dobra, albo ten Barley jest tak dobry, albo najwyższa pora, abym ja po prostu zaczął nim grać. Jesteś gwiazdą gry. Ja mam 5-1, Barley'em bez żadnej mocy. Ej, dobra, widzowie, autentycznie jestem w gigaszoku. I ja nigdy nie mówiłem, że Barley jest zły, ale to jest przesada, co on pokazał. To jest przesada. Ewidentnie, słuchajcie, Barley'a muszę teraz ulepszać. Lol. Zaraz będę chciał też wymaksować tego Rufsa z wyposażeniem, ale co Barley teraz pokazał? Wow, muszę nim grać. Muszę po prostu... Ej, może naprawdę jestem stworzony do Barley'owania i tyle w temacie.
ci, widzowie. Dobra, dawaj mi kolejny rzadki Stardrop. Same rzadkie oczywiście będą dzisiaj, no bo no słuchajcie, no dali legendy za free. Natomiast Barleya zaraz ulepszę z tym, że słuchajcie, w tym momencie wezmę sobie Rufsika. I teraz tak, możemy albo go ulepszyć poprzez wyposażenie, albo wymaksować go, jeżeli chodzi o moc, ale ja kupię za 1000 monet. Na razie słuchajcie, regenerację i jestem ciekaw, czy on teraz będzie dużo silniejszy. Ale zgodnie z naszą zasadą bierzemy, słuchajcie, Stardropa. Staję teraz, no chyba na środkowym, tak. I to jest dzisiaj trzecia legenda z pięciu. Na razie mieliśmy skin do Barleya, więc i tak fajnie, bo dzięki temu odkryłem, że naprawdę w Barleya warto inwestować. A tak to mieliśmy jeszcze do El Primo hiperdoładowanie, które może przyda się kiedyś, bo nie w tym momencie. Na razie w El Primo nie będę ładował po prostu furgonetki pieniędzy, ale teraz, uwaga, stuknij, aby Co? O, to jest postać. Co? Nowy zadymiarz Otis! Ej, ja marzyłem o tym zadymiarzu, widzowie, mamy... Mamy Otisa, co? Co? Ej, dobra, to jest szok. Wiecie, jak ja mam mało zadymiarzy już do odblokowania. Dostajemy Otisa. Wow, pokaż go. Pokaż go. Co ty dajesz? To jest jeden z najfajniejszych zadymiarzy w grze i najmniej grany. To ile masz w końcu? Wszystkich zadymiarzy 75 na 80. Pięciu mi tylko brakuje. Co? Ja 25 mam. Wow, wow. Otis to młody, prężnie rozwijający się artysta uliczny, który tworzy sztukę opryskując ściany atramentem. Nikt nie zna jego prawdziwej tożsamości. Co ty dajesz? Co ty dajesz? Kosmicznie chciałbym już tego Otisa przetestować, ale nie mogę tego zrobić. Dlatego, że on totalnie zasługuje na osobny odcinek i tym się zajmiemy. I przysięgam, naprawdę bym chciał już to nagrać. No nie mogę, ale teraz słuchajcie, popatrzcie co mamy. Mamy nokaucik 3 na 3. Ja też nie i właśnie dlatego stwierdziłem, że ją weźmiemy, żeby przetestować, jak to będzie wyglądało. Bo uwaga, tu jest Ajajaj, myślałem, że ta Piper podejdzie tak bliżej. Ale mnie wziął, niedobrze. Słuchajcie, ja się cofam i teraz słuchajcie, narobimy sobie tak, trochę więcej życia. Zaraz ten Miko, słuchajcie, tutaj będzie skakał. Wiem. I bardzo dobrze, i niech on sobie tutaj będzie, bo oni sobie tutaj wchodzą. Tego rozwalam, dobra. I teraz zostaje nam sama Piper, dokładnie o to chodziło. Pięknie, pięknie, słuchajcie. Bardzo dobrze, sama Piper tutaj jest. I ona będzie miała, ja słuchajcie się rzuciłam na żywioł i mnie rozklepali. Ona będzie miała, słuchajcie, niemałe tarapaty, bo będziemy ją tutaj podchodzić z dwóch stron, mam tylko nadzieję, że właśnie uda się z dwóch stron, dobra. Tam, dobrze, dostała, bo poczułem wibrację w telefonie, więc musiała dostać. Dostała mocno. Okej. I teraz słuchajcie, można by to jakoś odbić. Można by to, słuchajcie, jakoś odbić. A wiesz, jak ja kiedyś wygrałam nokaut? No, dawaj. Zepchnęłam gościa w tą chmurę po prostu. Okej, tutaj sobie robię jej zrzut. Aj, ona już uciekła od tego zrzutu, ale spokojnie, bo ja sobie wejdę właśnie w to wsparcie. I teraz ona nie ma gdzie uciec, nie ma. Dobra, pał, nice. Ej, zepchnięcie w tę chmurę bardzo dobrze robi, kiedy na przykład postać ma mało życia. Taki mój Rufs, no to już teraz troszeczkę chociaż tego życia ma. O nie, tylko nie internet, proszę. Nie, nie internet. Nie internet, tylko nie net. Dobra, rozwalam go. Uciekam, mamy go. Mam zero życia! Nie! No gdyby nie inter... No niestety, tak atakujący Miko jest nie do rozwalenia, widzowie. Tego nie możemy przeskoczyć. Natomiast słuchajcie, to był lecimy... To jakaś właśnie dziwna postać, ja myślałam, że to Edgar, wiesz? Ej, straszna lipa z tym internetem, bo najpierw tobie lagowało, potem i mnie, tobie a my... Też się to dzieje. A my, słuchajcie, okay, mamy osobne... My mamy osobne internety, czyli słuchajcie, to musi być po prostu błąd gry, ewidentnie. Ewidentnie, słuchajcie, to musi być błąd gry. Dobra, robimy, słuchajcie, zrzucik. I teraz, słuchajcie, atakujemy. O! Nice, padł! Tu jest jeszcze, słuchajcie, Piper! Nice, mam tu Piper! Robię sobie tutaj, słuchajcie. Wiem, że powinienem tym rzutem atakować kogoś innego, ale ja potrzebuję teraz więcej życia, bo zostaje. Ja muszę się odrodzić. Tak, zostaje nam ta Willow i słuchajcie, z kilku stron musimy go przeatakować, a raczej ją. Z dwóch stron? Dobra, ja będę tutaj obrywał, więc ja się tutaj troszeczkę cofnę. Dobra, ja idę tutaj. Dobra, dawaj, atakuj. A ja tutaj też podchodzę. Ona jest tu na górze, jest na górze. Dobra, i nice. I zaatakowałam, bo ona mną steruje teraz. Ona mną teraz steruje. Mam ją. Nice. Jezu. Ona, wiesz, mogła mną sterować, ale dobrze to wykorzystaliśmy. Gwiazda gry, widzowie. Pięknie jest, pięknie. W takim razie, słuchajcie, Rufs zasługuje na wymaksowanie już takie definitywne. Uwaga, jest maksymalny poziom. Nic więcej na nim nie da się mieć. 2 razy 1200 obrażeń. Zasłaniam kamerką, ale 5600 punktów życia. Jedyne, co można zrobić, to jeszcze dokupić, słuchajcie, do niego jakąś skóreczkę. I to myślę, że jak najbardziej sobie poczyniemy. Ale zanim to,
wchodzimy, słuchajcie, w kolejne star dropy. Zostały dwa. No to co, lewy czy prawy? Co byś wybrała? No ja... Lewy. Ej, ja też chciałem lewy. Dobra, no to skoro mamy zgodność 2-2, no to słuchajcie, przed chwilą trafiliśmy coś, czego kompletnie się nie spodziewałem. Ten Otis dla mnie jest totalnie winnerem i ja mogę teraz dostać byle co i tak będę miał super humor. Oczywiście mógłbym teraz dostać Amber, ale to nie ma dla mnie znaczenia, bo ja jestem wygrany. Serio. I uwaga, stuknij, aby otworzyć gwiezdna moc do Nity. Niedźwiedź Nity atakuje szybciej. Pokaż, ale to, no to trzeba zagrać Nitą w takim razie. Niedźwiedź Nity atakuje szybciej. Odstęp między ciosami jest mniejszy o 60%. A to, co do tej pory miałem, no to wiadomo, że jak ja biję, to niedźwiedź się regeneruje. I jak niedźwiedź bije, to ja się regeneruję. Fajne, ale weźmy to, przetestujmy. Możemy sobie wziąć teraz, słuchajcie, kina, ten skina na przykład, o, możemy sobie tym zagrać. Czemu by nie? To widzowie, może być naprawdę dobra mapeczka pod Nitę. Tak mi się wydaje, więc przetestujmy, słuchajcie, tego niedźwiedzia. Czy on faktycznie, słuchajcie, tutaj, będzie lepiej oddawał. Jestem naprawdę ciekaw, czy jak on będzie tak super szybko atakować, to czy on będzie takim super dobrym wyjadaczem. O, tu jest nam przed, słuchajcie, El Primo. Można spróbować go tutaj rozklepać. Podładujemy sobie tutaj ulcika i zaraz, słuchajcie, sobie tego ulcika walniemy i będzie, słuchajcie, pięknie. Dawaj tego El Primo. Dobra, najpierw go rozwalę. Nie ma co, słuchajcie, na niego niedźwiedzia marnować, bo zaraz tutaj wrzucimy komuś niedźwiedzia. Okej, dobra. Okej, jest niedźwiedź, natomiast nie zdążył nic zrobić, a szkoda, ale idziemy razem z nim. On zawsze będzie szedł w kierunku zadymiarzy i popatrzcie, jak... Jo! O kurde, ale on atakował szybko. Patrzcie teraz. Jak on daje? On robi pał. Tak. Ej, nie sam. O, dobra, on idzie w kierunku. Patrzcie, tu się zrespili. A bo on idzie tam, gdzie... Tak, on idzie tam, gdzie są goście. Ej, niesamowity był ten niedźwiedź. To jest naprawdę jeszcze do przetestowania raz. Ej, dobra, bo akurat zbiory 5 na 5 to gier, w której realnie, słuchajcie, ten niedźwiedź nawalający tak szybko to w ogóle zrobi jakąś ogromną robotę. Więc słuchajcie, idziemy szybko. Oczywiście ja tej Nity niestety nie mam ulepszone jakoś bardzo, ale słuchajcie, liczę na to, jest że naładuję. Naładuję sobie w miarę szybko, słuchajcie, tutaj co, ucika. Szybko, o, oni mnie tak, halo. O, mamy klejnocik tutaj. Tutaj, słuchajcie, o, podejdziemy sobie pod Angelo. Dobra, tu jest typo. Okej, dajcie mi naładować tego ulta i będę miał bardzo dobrze wtedy. Okej. Oj, oni się tu rozwalili nawzajem, więc ja tutaj bym... Okej, dostał. Ja mogę zginąć z tymi klejnotami, byleby, słuchajcie, uwaga, rzucam. Teraz jest niedźwiedź i on będzie teraz nawalał. On będzie, słuchajcie, tutaj nawalał. Ej, nie rozwalił typa, ale oni zaczęli uciekać przed tym niedźwiedziem. I troszeczkę jakby o to chodzi, prawda? Więc całkiem nieźle. Dobra, prawie podładowałem sobie kolejnego niedźwiedzia i to jest piękne. Dobra, cztery mam życia. Okej, tu słuchajcie, jest stew taki do rozwalenia. Dobra, podładowane i rzucam niedźwiedzia. Jest niedźwiedź i niedźwiedź będzie teraz nowa. Patrz, niedźwiedź rozwalił, Angelo. Nice. Ej, piękna jest ta gwiezdna moc. Ja nie wiedziałem, że ona jest aż tak dobra. Mamy już odliczanie, więc wy se uciekajcie. Ja se tutaj będę podchodził i będę ich tutaj jakoś tam w wiarę orał. Tutaj rzucam znowu niedźwiedzia. I niedźwiedź załatwi tego Angelo, a przynajmniej powinien spróbować. Dobra, tutaj jest bulik, słuchajcie, też do rozklepania. Dobra, atakujemy go. Okej. Dobra, rzucam kolejnego niedźwiedzia. O nie, straciliśmy. Ale niedźwiedź znowu co zrobił? Znowu niedźwiedź! Wow. Ej, ten niedźwiedź jest przekozacki, patrzcie, rzucam kolejnego niedźwiedzia i oni teraz nie podejdą, nie mogą podejść, nie mogą po prostu. Patrzcie, to no niedźwiedź ich ora! To niedźwiedź ich tak ora! Co? Ej, to jest piękny widok. To jest, słuchajcie, rewelacja. Ej, wow, naprawdę to zrobił niedźwiedź. 11-2, co? Widzowie, ostatni star drop na dziś. Mówię, trzeba będzie przetestować jeszcze 5 star dropów mojej dziewczyny Julii. Natomiast teraz zobaczmy, co będzie w tym. Ja i tak jestem gigantycznie usatysfakcjonowany. Mówię to po raz kolejny. Oczywiście mówimy o Otisie, za którego jestem bardzo wdzięczny. Ale tutaj jest szansa na przykład na kredyty teraz, za co też byłoby bardzo miło, no nie? Więc uwaga, stuknij, aby otworzyć Barley znowu? Nie, Królik Grom! Pokaż go! Okej, akurat Grom ma mega mało skinów, więc warto, słuchajcie, byłoby go przetestować. Ja nim nie grałem od 5000 lat. Starcie w trybie duo! I teraz tak, słuchajcie, ja mam Groma, którym oczywiście kompletnie nie umiem grać, a Julii, słuchajcie, ma Mortisa, którym no też nie umie grać, bo to jest dla niej taki nowy zadymiarz. Ja nie wiem, co tu się robi. Dobra, słuchajcie, tutaj ten Grom wrzuca. O, nice, to dobrze, to było dobre. To obiłem troszeczkę, Julii tutaj dobiła, fajne. Klikam, powiem ci, klikam, byle co, dobra, 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 dobra.
właśnie nawalaj w niego, nawalaj. On w końcu padnie, co nie? Dobra, słuchajcie, tutaj podejdziemy pod niego. Podejdziemy. No chodź tutaj, nie chowaj się, nie chowaj się. Wrzucam ci tutaj. On musi w końcu tutaj. Ty, no jak on się skampił, że on nie dostaje ode mnie? No weź go tutaj, o kurde. Dobra, teraz dostał. Teraz się respi jeszcze jego ziomal, co nie? No teraz on ma totalne zero, totalne zero. O kurde, ale mnie swędzi oko. Dobra, innego rozklepałem, teraz tego trzeba dobić. Mam 8 HP. Wow, 8 HP miałem teraz. To poczekaj, ja się muszę chociaż trochę zregenerować. I słuchajcie, tutaj ult. Wiem, że ult u Groma jest... No właśnie, on jest wyjątkowo silny. Więc trzeba, słuchajcie, gdzie będzie... są ci ludzie? Dobrze go wykorzystać. Myślę, że gdzieś po lewej... O, tu jest. Dobra. Dobra, daję tutaj ulcika. Okej, 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 okej. I gdzie jest, słuchajcie, ten jeszcze jego ziomek? To jest bardzo dobre pytanie. Może tutaj bym, słuchajcie, spróbował rzucić? Nie. Tutaj nie wyrwał. Może gdzieś tutaj bym rzucił. Ty no... Ja nie umiem tym grać. Ej, on gdzieś musi być. Wiesz, gdzie on jest? Ty no, kompletnie... Nie. Ej, kompletnie... Ale zaczekajmy tutaj na niego, on będzie musiał tu wyjść, no bo się robi ta ścianka, co nie? Ej, naprawdę, nie mam pojęcia, gdzie on jest. What the... Co tu się dzieje? Ty no, oni muszą gdzieś być! O, są, dobra, nie dobra, gdzieś, dobra, dobra, tu jest, tu jest, tu jest, tu... 8 kubów, manita, o kurde, ale dobra, dużo jej dałem! Nice! Ej, jakie to jest duo w ogóle! Jak ty ich tam siekasz? Nice! Ej, naprawdę nice, to jest potężne. Ej, ten Grom jest bardzo dobry. W połączeniu z Mortisem, wow. No i dobra, słuchajcie, star dropy 2 na koniec, żeby sprawdzić, czy może tutaj też będzie legenda. Ej, to by były niesamowite jaja, gdyby się okazało, że tutaj na przykład też będzie legenda. To by było hardkorowe. Natomiast tak, tu jest bardzo rzadki, więc oczywiście nie ma. I teraz zobaczymy, słuchajcie, rzadki, uwaga, rzadki. Mityczny! Okej! Okay. Ej, co jest? 5 legend i mityk? Dobra, i co będzie? 200 kredytów! Kredytów. Ej, dobra, to jest potężne! Ale dużo musisz mieć.